Loading, yeah. Wow, ale tu wysoko, jak... Kurde. Ale jak ładnie. Jaki samolot startuje z odnokłatały. Kurde, fajne takie góry, jakieś świątynka. Tam tych leci na parę lotni. Czad. Płaszczka sobie pływa jakiej morzu i żółw, kurde. Ważki jakieś, ja cieszę z tym. Masa rzeczy, ale ja mam inne rzeczy do roboty, muszę włazić. No. Dobra, trzeba się przybliżyć trochę. Gdzie mam iść? Tędy chyba. Checkpoint. Muszę sobie przesmarowywać co jakiś czas ręce talkiem. Wtedy dużo dłużej mogę się trzymać, jeżeli trzymam się jedną ręką. Oho. Strzał korzeni był tam, ale tu muszę zejść na dół. Rzecz tych odkryżu. O, tu jest wejście. Dobra. Blisko jestem teraz ściany. Dobra, przesmaruj mi ręce. Żuczę. Cześć żuczku. Ty fajny jesteś. I motylek. Kurde. Ile tu detali różnych. Naprawdę można się zatracić w tej grze. I lęk wysokości też od razu chciałem powiedzieć się włącza dość szybko. Tylko się popatrzę w dół albo w górę. O kurde, wow, to jest naprawdę niechne. Jeszcze zajrzę sobie tam. Wow. Trzeba ostrożnie, żeby nie rozwalić się biurka. Dobre to. Dobra, przechodzimy na tą ścianę teraz. Zepchnie czegoś. Ręce. Dobra. I teraz na przekładkę. Do góry. Gdzie? Tu? Tam? Zmarł. O, tutaj mogę pokazać wam fajny barier. O, rośliny trochę przeszkadzają. Jest tuż blisko mnie skała. Jak włożę w nią głowę, to każe mi gra wyjąć głowę. Dobra, wyjmujmy głowę ze skały i... Czy nic nie widzę. Idziemy dalej. To jeszcze zajrzyjmy, a tam nie ma nic w środku. Do góry muszę iść. Dobra. Toku. Jeszcze ciebie przetorkujemy. Co ja teraz mam zrobić? Tamtędy, tak? Dobra. Czy to mogę przeskoczyć? Mogę, tylko czy jest sens. Patrzmy na naszą trasę. Tam trzeba iść, tam. I tam. To może być zły pomysł, jak ja tu przeskoczę. Może nie będę musiał przeskakiwać. Nie, będę musiał przeskoczyć. Dobra, skaczemy. Uuu, się udało. Ty masz za mało talku.
bliższym atakiem. Kurde, tutaj też jest szansa, że przywalę głową w tak. Wow. Wow, wow, wow. Jak jest? Ej. Tam nie chcę, tu chcę. Kurde, łap się tej. Kurde, gościu. Nie strasz mnie tak. Jeszcze raz tank. I też tank. Łap się. Tam też trzeba chyba skoczyć. To tam nie sięgnę. Ło, znowu fuksem się udało. A! Tu jest. O kurde, tu jest taki nawis. Ła, podejdziemy, odejdziemy od niego. Nie chcę na niego włazić. Dobra. Tam jest, tak? O. Tam. Ach, dołem. Dobra. Jak dołem, to dołem. A! To jest biurko. Tam się jakoś do skóry nie może przejść. Chyba nie. Może się da tam przeskoczyć. O, udało się działko. Nie. Już kurde. Dobra. Spróbujmy inaczej zatem. A! Znowu! O nie! O! Ła! Pierdziele! Tu jest strasznie trudno. Dobra. Mhm. Odbym ja. Dobra. Jeszcze raz. Podejście. Może zaraz naokoło. Będzie jakoś lepiej. O! Naokoło dużo lepiej. Znowu jest to. Kurde, to mi się już tu nie podobało. Trzeba sobie złazić, może tu naokoło się da jeszcze coś znaleźć. Taki uchwyt. Ale chyba nie. O. Wow, ale muszę kucnąć strasznie, że tam przeleźć. Dobra. Jej, to się udało. Teraz trzeba przesmarować rękę. I drugą. I na górę. Jej, kolejny checkpoint. Przesmarujmy rękę. Jak za długo. Trzymam się jedną ręką, jestem niewysmarowany. Strasznie szybko można odpaść od tej skały. To jest przerażające. Ja już mam stresa strasznego od tej gry. Dobra, to na przykład. Tak. I w dół. Wow. Strasznie dużo jest schodzenia w dół w tej grze. Dobra, teraz chodźmy tędy. Mhm. Wow, znowu jestem w takim. Kurde, za każdym razem mnie to bierze i za każdym razem mnie to przeraża, jak się patrzę w bok. A tą dziura i ja wiszę w powietrzu. To nie jest gra dla ludzi słabego serca.
Ale za takie ładne widoczki są. To wszystko wynagradza. Nawet te skały naprawdę superowo wyglądają. Tamte i tamte. Tamte pewnie jeszcze będę musiał przeleźć całe, kurde. Wow. Jeszcze ważki tu latają naokoło. Gdzie mam iść? Tędy jakoś. Dobra, zróbmy może tak. Zrobię przekładkę taką konkretną. Jak się tu wychylę. Wow. O kurde. Nie wiem, czy to widać tak dobrze, ale nawet podspływa po ekranie, jak się męczę za bardzo. Dobra, teraz tamtędy. Tu też na przekładkę. Spróbujmy. I... Specjalnie ryzykuję na okulusie, żeby w życiu nie musi nigdy robić takich rzeczy. Zmarł, zmarł. Co naokoło? I do góry. Dobrze, jest jakiś checkpoint chociaż. Jestem na checkpointie. Jeszcze mam przed sobą pewnie cały kawał drogi tam na górze. Jezus. To przynajmniej mogę tu jeszcze poglądać. Tam sobie jakaś świątynka jeszcze jest na górze. To wyłazi do takich świątynek. Ci mnisi muszą być jeszcze większymi szaleńcami niż ja. O, tam jakaś... Tylko boję się wychylić. Tam jakaś dżonka. Au, co to? Ściana pewnie. Tam jakaś dżonka zaparkowana w porcie. Ludzie sobie śmigają na deskach. Jakieś orły. Tam ktoś popyla na skuterku wodnym. O, tam jakiś konkretniejszy statek sobie płynie. Też na chińskich żaglach. Fajny. Następny, kurde, ale to jest super. Zajrzyj się jeszcze w drugą stronę, bo taka się tu... Zaczynam męczyć się zaraz i nie wpieprzę w coś we własnym domu i nie skręcę karku. Wow. Dobra, idziemy dalej. Lewo, w prawo. Motylek. Wracamy po przerwie. O, kurde, trzeba pilnować. Przerwie. Byłem na Balkanie, napić się herbaty i mogę powiedzieć z całą pewnością, że ta gra wcale nie niweluje lęku wysokości, a wręcz wzmaga dyskomfort, bo człowiek od razu myśli, że zaraz spadnie z tego balkonu. Przetalkujemy się. Także wrażenia daje dość naturalistyczne i realistyczne. Jakby ktoś miał ochotę się powspinać, ale cierpi na straszliwy lęk wysokości, tak jak ja, i nie jest w stanie nawet wejść na drabinę taką zwykłą domową, to tutaj elegancko sobie może się pobawić w coś takiego. Aha, dobra. My iść musimy znowu gdzie? Tam? Ach, i na górę tym żlebem. Pionowym. Dobra, zrobię się tu. A można zajrzeć do środka? Można. Ha. I teraz boczkiem, boczkiem. Tam też można zajrzeć. Naprawdę niesamowite rzeczy można tu robić. I tu teraz tak. Tak jest.
tędy. Górą dałem, chyba lepiej górą. Poprzednim razem chodziłem, przed przerwą chodziłem cały czas dołem. I trzeba było dużo kucać, już nie chcę kucać. Teraz pójdę sobie jakoś tędy może. Uda. Nawet się udaje. I tu. O, znowu badyle dużo ich porasta. Niesamowicie może być przeszkadzające, jak ktoś wtedy faktycznie wychodzi w świecie rzeczywistym. I górą. Całkiem górą. To jest strasznie stresujące, jak postać już zaczyna stęgać i jęczeć, że zaczyna mu brakować siły na takie chodzenie. O, tu się nie mogę wyspieć na górę. Trochę szkoda. I w dół. Na dół. Potem gdzie? Ach, potem tędy, dobrze. Przekładka, przetalkowanie. Jest to trochę mało realistyczne, jak się tak wisi na jednej ręce, a drugą smaruje talkiem, ale i tak niesamowitych efektów to dostarcza. Dobra, tu chcę. Teraz tu. Tak, starajmy się, żeby już nie skakać, bo to skakanie jest strasznie stresujące. Ło, znowu włożę głową w ścianę, tak? Trochę dalej, ładnie, o. I teraz. I na dół znowu. Ile można schodzić w dół? Przecież cała idea była taka, żeby schodzić do góry. Zmiana ręki. Tak. Najpierw. I lekko jeszcze dalej. Następny punkt kontrolny. Dobrze. Poświęćmy chwilę, żeby zobaczyć, czy coś nowego jest dalej ten statek. No, akurat jestem w takim miejscu, że już wiele nie widać. Tam byłem, na tamtym cypelku. Przenazłem tędy całą tą drogę, kawał drogi. Dobra, idziemy dalej na górę. Nie ma, tak, nie ma na co czekać. YOLO! I na drugą stronę, czy nie? Nie, tędy górą. Przykrawę, dobra.
Łączka. Może idziemy na coś takiego, się nie zdecydował. Nawet na małych skałkach. Jestem beznadziejny w chodzeniu w jakichkolwiek wysokościach. Nawet na drabinę się boję wchodzić, a tutaj mogę się bawić w chodzenie, w podziwianie przyrody. Oglądanie motylków latających sobie gdzieś wysoko. Widać już teraz znowu tą świątynkę całą. Tam jeszcze jest jakaś wyspa dalej. Ciekawe, co to jest za miejsce. Trzeba będzie to kiedyś sprawdzić. Na razie wystarczy podziwiać, jak fajnie wygląda. Tamten, teraz dobrze. Teraz jakieś tu latają. To nie, to na mojej niebu gada. O! Kurde, nie, kurde. To zróbmy coś ryzykownego. Dawno nie robiłem nic ryzykownego. To był to najwyższy. Prawda? Śmiesznie te motyle wyglądają. Trzeba zawsze sobie zrobić chwilę przerwy na podziwianie piękne krajobrazu. Będę uwagi na olej, motyl we mnie wleciał. I na górę i tam chyba checkpoint znowu na mnie czeka. To hop. Wow. To nie checkpoint, jestem na szczycie. O ja, ale to fajnie wygląda. Tam jeszcze była świątynka. Ha, duża, spora, ładna. Te wszystkie fajerwerki na moją cześć. Bo dokonałem niesamowitego czynu włożenia po górach w własnym pokoju. Bądź bohaterem w swoim domu. Ważka. Super. Przyjrzyjmy się. Dobra. Niesamowita to jest zabawa, niesamowite emocje i doświadczenie fantastyczne. Podoba mi się ta gra bardzo. Wiele więcej naprawdę do zabawy autobusem nie trzeba. Naprawdę długi czas można się bawić samym spinaniem po górach i obserwowaniem, co autorzy wymyślili, jakie lakacje. A jest. Sama ta jest rewelacyjna, jeszcze są dwie skrajnie różne, które też naprawdę nie do zabawy. Kurczę, te ważki mnie ciągle dekoncentrują. Dobra. Skoro już dotarłem na ten szczyt, to w zasadzie mogę kończyć. Ale lotnia nie może być o tym taki wielki.
nie nagrywało dalej, kurde. Niedobrze. Nawet nie usłyszałem.